Książę Józef Poniatowski to bodaj najbarwniejsza postać epoki napoleońskiej. Uzdolniony wojskowy, wspaniały wódz, budzący zazdrość wśród oficerów i niekłamane przywiązanie wśród podległych mu żołnierzy, którzy mogli iść za nim w ogień, a przede wszystkim niezwykły mężczyzna, uwodziciel obdarzony wręcz zwierzęcym magnetyzmem. Choć nigdy się nie ożenił, co więcej cechował go wręcz wstręt do instytucji małżeństwa, miał w życiu wiele kobiet, a jeszcze więcej kochało się w przystojnym arystokracie bez wzajemności.